Hello. Oh, welcome. 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 Yeah, hi. My name is Paweł. This is Jesus Podcast, episode number 252. And this is a good podcast. This is a podcast about technology. Social issues. Social awareness. Sadness. Anxiety. And London. And London. Of course. So hello. Hello, welcome. Welcome everybody. A to klasyk. Ciekawe, czy ktoś z słuchaczy. Welcome everybody, to jest klasyk. A to chyba ma z 10 lat nawet. No. Tak mi się wydaje. No. Ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że to jest ten 10 years challenge. Że na przykład pokazujesz memy sprzed 10 lat i ten. I... Nie, a widziałeś to 2004, słaby z matematyki, 2019, dobry z matematyki, ten Years Challenge? Nie. To było takie memiksy śmieszne. Jezus. Dobrze się zaczyna, znowu opowiadają sobie obrazki, no naprawdę, co tak, za drama. Tak, tak. No dobrze, witajcie kochani, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i dzisiaj nagramy dla was podcast. Co jest ciekawe, nie wiem czy zdajesz sobie w ogóle z tego sprawę, bo czasem się zapomina o tych rzeczach, ale zbliża się nasza piąta rocznica. O Jezu, faktycznie. No. Kiedy? Za jakoś za miesiąc niecały, czy coś no, takiego? Mamy według moich obliczeń... Za 4 odcinki, za miesiąc. Czyli za jakiś miesiąc powinniśmy mieć piątą rocznicę, więc no... Za miesiąc 5 lat podcastu. Jezu, to znowu jakieś ciasto trzeba chyba zorganizować. Wirtualne? No, nie, znaczy, nie wiem, czy wirtualne, Wojtek, bo jak było 200 odcinków podcastu, to Magda przed nagraniem albo po nagraniu pojawił się tort. A, i był, rzeczywiście, i nawet do zdmuchnięcia. Bo pamiętam zdjęcie ze świeczuszką. Tak, i zdmuchnąłem tort 200-odcinkowo-podcastowy i jakby życzyłem tobie... Zjadłem go sam z Magdą, nie? Ale życzyłem ci wszystkiego dobrego, więc... Liczy się. To na pięciolatkę może ja coś zjem i pożyczę tobie wszystkiego dobrego. Pożyczysz mi. Dobrze. Nie no, to jest zawsze jakiś pomysł. No, myślę, że chociaż cupcake jakiś na 5 lat podcastu to zawsze... No, urodzinki, nie? Podcast ma. No, nie da się może na cały miesiąc powinniśmy zrobić nowy logotyp z taki urodzinowy. Że wąs się pali. Jakby to, że, nie, nie palmy wąsu, bo to kaczką będzie dawać, Wojtek. Ja to... Nie, kolega opyla. Słuchaj, ja mam te... No? Ja mam tematy. Ja mam tematy. Ja mam parę tematów, które są... Które chciałbym poruszyć. One są, niektóre są takie życiowe, niektóre to są tematy w stylu pytania do publiczności, bo ja wiem, że słuchacze naszego podcastu, oni mamy specjalistów od wszystkiego. Ostatnio się okazało, że mamy specjalistów od Lexusów, więc właściwie jestem pewien, że znajdą się też specjaliści od dwóch tematów, w których potrzebuję troszeczkę pomocy. Ale zacznijmy najpierw od takich rzeczy, które się dzieją i o których chciałbym opowiedzieć, które są mniej szukaniopomocowe. Otóż ostatnimi czasy, i to właściwie draft rozpoczęły u mnie ten etap, zacząłem szukać rozwiązań, które pozwolą mi zautomatyzować swoje jakby rzeczy, które robię w internecie, ale w takim stopniu, żeby je jakoś scentralizować sobie. I chodziło mi o to, że po prostu ja używam tych Thingsów bardzo, bardzo, bardzo mocno. Natomiast no, w pracy u mnie korzystają na przykład z Jiry i Slacka. Tak. Korzystam z Pocketa do zapisywania rzeczy do przeczytania, skorzystam z czegoś do czegoś, czegoś tak dalej. I to wszystkie rzeczy są porozkładane na lewo, na prawo i tak naprawdę nie ma jakby takiego jednego punktu styku. Czego troszeczkę mi zaczęło brakować, bo jak zacząłem się zastanawiać, co ja muszę dzisiaj zrobić, to zamiast otworzyć sobie Thingsy i dzisiaj na przykład już jakby trochę spoilując, efektem mojej pracy było to, że dzisiaj otworzyłem sobie Thingsy i miałem wszystkie rzeczy zaplanowane, ładnie potakowane i odpowiednio polinkowane i po prostu jedyne co zrobiłem, to rzuciłem na to okiem i właściwie wiedziałem za co się zabrać i co robić, tak? I miałem też jedyne co sobie zrobiłem rano, to po prostu niektóre z tych tasków, które miałem, to przerzuciłem na wieczór, wiesz, this evening, no nie? Bo stwierdziłem, okej, to są rzeczy, którymi zajmę się po pracy, a to są rzeczy, którymi jeszcze zajmę się w trakcie dnia. I teraz... Ja już sobie wyobrażam, co tam się wydarzyło, ale opowiadaj, bo nie, jestem ciekawy, czy się potwierdzi moja hipoteza, no. A ty myślisz o mailach?
Nie, nie, nie. Myślę o tym, że napisałeś jakieś tam zautomatyzowane tworzenie tasków albo zaciąganie ich z Jiry chociażby, no bo zakładam, że te rzeczy, które tak. miałeś zrobić, to były z pracy, nie? Już mówię, co można zrobić, żeby żyło się lepiej. I teraz na razie zrobiłem tylko 3 rzeczy. Planuję zrobić jeszcze przynajmniej 2. I nie wiem, czy je zrobię ostatecznie, bo zaraz powiem, jaki mogę mieć problem. I teraz 3 rzeczy, które zrobiłem, to z Sphinxami mam spiętą Jirę. Ma to sens. Slacka. To już i draftsy. Szalony. Draftsy, no też rozumiem. I teraz draftsy to jest to, co mówiłem w zeszłym odcinku, czyli jeszcze teraz właściwie to znajdę, bo wysłałem ci w zeszłym tygodniu taki fajny parser, już go dodam do odcinków. Parser things. A to ten, który jakby jak tak, napiszesz o notatkę, to ona tak. fajnie się zamienia w taski właśnie. Tak, i to jest super, dlatego że można sobie pisać po prostu notatkę w trakcie spotkania czy coś takiego w telefonie czy w komputerze, jeśli się ma Drafts Premium. I potem właściwie jedyne, co wystarczy zrobić, to zrobić akcję, wrzuć to wszystko do Thingsów i masz powkładane do wszystkich projektów z odpowiednimi datami, priorytetami. No po prostu robią się czary, tak? I to jest pierwsza akcja, którą jakby wdrożyłem, która mega, mega mi się przydaje i mega dobrze działa. I teraz... Ja żeby od razu... Ja będę ci się wcinał raz na jakiś czas. Oczywiście. Ja jeszcze... Bo tak, ściągnąłem Draftsy, żeby nie było, bo obiecałem, że ściągnę. Włączyłem na chwilę raz, w sensie otworzyłem je, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i nie miałem żadnego pomysłu, jak mam to użyć, i jakby nadal cały czas się zastanawiam i mam nadzieję, że jakby w toku twojego rozumowania i tego, o czym będziesz mówił, dowiem się tego, bo rozumiem, że Draftsy są tym takim głównym miejscem, gdzie ja wpisuję cokolwiek i później mogę zrobić z tym tekstem, co tak, chcę. To jest natomiast kluczem. Jeżeli mówimy o taskach, nie? Mhm. No, jeżeli mówimy o taskach, no to zakładam, że ja mogę przecież otworzyć Things i po prostu zapisywać sobie to w trakcie spotkania, jakby dzielić to już na taski w jasne, samej aplikacji. Tylko, że... nie? Jakby no właśnie nie widzę jeszcze takiego workflowu, który by sprawiał, że dobra, jestem na spotkaniu, wpisuję wszystko w Draftsach, jakkolwiek by to nie brzmiało, w jednej notatce, czy nie wiem, w kilku, właśnie to jest też pytanie, w jaki sposób jakby najwygodniej jest pisać de facto, tak, żeby na przykład część tekstu trafiła do Thingsów, część tekstu było tylko czymś tam, które będzie gdzie indziej, jakby no właśnie tutaj mi brakuje tego połączenia. Ja to robię w taki sposób, że po prostu piszę wszystko w jednej notatce. I odpowiednio to właśnie taguje i tak dalej, i tak dalej, i wtedy to się wrzuca zadanie z dodatkowym opisem i tak dalej, i tak dalej. W sensie wpiszę wszystko w jednym miejscu, po prostu post, jakby, no, każda notatka po spotkaniu zawsze ma jakąś postprodukcję, tak? Czy to usuwasz, czy poprawiasz jakieś rzeczy, czy dodajesz coś, o czym zapomniałeś i tak dalej. Więc tą postprodukcję też robię i po prostu moja postprodukcja oprócz tego zakłada też dodanie, wiesz, przed jakimś momentem hashtagu, przed czymś wykrzyknika i tak dalej, i tak dalej, żeby efekt końcowy był taki, który da się od razu zaimportować do Thingsów razem z opisami i tak dalej. Więc ja to robię w jednej notatce, ale to niekoniecznie uważam, że z Thingsami, że z Draftsami jest o tyle łatwo, żeby zacząć, że po prostu jak zaczniesz tam tekst pisać, po prostu jeśli to będzie twoje go-to miejsce, żeby robić tekst, to potem szybko się odnajdziesz do tego, żeby szybko gdzieś to przesyłać na lewo i na prawo, żeby móc ułatwić sobie tak naprawdę zdanie. Ja te już akcje, właśnie to wysyłanie do ciebie tematu, już mam po prostu obcykane tematy do Wojtka i leci. Więc to jest jedna mała pierdoła, która jest po prostu bardzo, którą robię raz na tydzień, co prawda, ale wiesz, oszczędza mi to parę drobnych klików, ale ja stwierdziłem, że pójdę jakby w tą stronę po prostu dalej i jakby skonfiguruję sobie Thingsy po to, żeby były moim centrum zarządzania życia i zadaniami, bo zadaniowego. I teraz powiedziałem, że Draftsy i powiedziałeś, że okej. Jira i powiedziałeś, że to też jeszcze w miarę da się zrozumieć. Teraz ja jest taki serwis, który nazywa się Zapier. To jest taki jak IFTTT, tylko troszeczkę bardziej
Droższe, chyba, bo większość rzeczy takich bardziej zaawansowanych faktycznie jest płatnych. A 5 jest za darmo, tak? Pierwszych jakby tak, automatyzacji. 5 zapów jest za darmo. Okay. I one po prostu mają tam jakieś limity, ale te z tymi limitami, jeszcze powiem, nie ma jakiegoś takiego dużego problemu. Da się korzystać za darmo. Okay. Jest tak, że za darmo masz tylko 5 zapów, czyli połączenie... Mm-hmm. No takich i reguł, mogą być tylko tak? dwustopniowe. A. Czyli jeśli coś, to coś. Czyli takie IFTTT. Tylko, że tak. też prawda jest taka, że Zapier z jakiegoś powodu integruje się z większą liczbą serwisów takich bardziej tak. zaawansowanych. W sensie tak. takich nietypowych. Finsy na przykład są w Zapierze od razu. A, no właśnie. Mimo tego, że... Ale w IFTTT da się też zrobić Finsy, tylko trzeba je zrobić troszeczkę webhookami? Inaczej. Nie, bo jest coś takiego jak add to things via email, czyli możesz sobie wysłać zadanie tak, okay. i ono się dodaje do inboxa. Mm-hmm. Tak. I tutaj jest tak samo, dokładnie w Zapierze jest dokładnie tak samo, że też idzie po prostu mail, w sensie idzie mailem, ale jest to ładnie jako things zaznaczone i tak dalej. Ale i ja faktycznie tak robię, że chciałem zrobić tak, żeby podłączyć Jirę do Zapiera i potem, żeby pobierało nowe zadania z Jiry, w których jestem jakby... oznaczony. Do których mnie przypisano, żeby wrzucały się jako zadania w Thingsach w odpowiednim projekcie z datami. Nie da się tak zrobić do końca. Okay. Bo nie da się tak zrobić z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że akurat do mojej Jiry nie mogę podłączyć się z Zapierem, dlatego że korzystamy z Jiry przez konta Gmail, więc nie ma do nich haseł. Więc nie mogę podłączyć, ale z racji tego, że dostaję maila za każdym razem, kiedy po prostu jest, kiedy pojawi się jakieś zadanie dla mnie, to ustawiłem regułę w Gmailu, żeby każdego maila, który zawiera assigned to i moje imię, nazwisko, wysyłało jednocześnie też do add to things i tak dalej. I teraz minus jest też tak, i to jest już jakby spoko, minus jest taki, że każde zadanie trafia do inboxa, a nie do odpowiedniego projektu. Więc okay. jest jeszcze taki manualny proces, który polega na tym, że wchodzisz do Thingsów, patrzysz w inbox i tam sprawdzasz, okej, okay, no dobra, to musi trafić tu, to musi trafić tu, to musi trafić tu. W ogóle ten inbox jest takim, pokaże się być moim mega dużym problemem, jeśli chodzi o automatyzację czy zrobienie tych wszystkich rzeczy, o których zaraz powiem. Ale kolejna rzecz, o którą chciałbym zautomatyzować, to jest ten Slack. I ty się zdziwiłeś, ale teraz wyobraź sobie, że jest taka akcja, która pozwala ci dodać każdego zagwiazdkowanego Slacka jako zadanie do Thingsów. Aha, czyli zaznaczasz jakąś wiadomość jako ulubioną. I ona trafia jako zadanie do Thingsów. Okej. Okay. I to jest spoko. No to jest takie dość bezpośrednie. Ja lubię takie powiązania bezpośrednie w takim sensie, że dobra, robię jakąś akcję, mam świadomość jakby co robię i wiem, że to się wydarzy. Nie? Jakby... No. I to jest spoko, bo ja nie gwiazdkuję, nie używam praktycznie gwiazdek na Slacku, więc teraz i mogę z nich korzystać i będzie trochę jak kiedyś korzystałem z fawów na Twitterze, że dodawałem do fawów tylko coś, co miało być jakby na później. Więc tak w tym momencie z tego korzystam, ale... Chciałem pójść dalej. To jest tak. To mnie przekonuje, chociaż w firmie używanie Slacka to jest jak 2010 rok. Tylko ja Discord. To wiem. Pozdrawiam. Ja to wiem, natomiast Discord nie ma jeszcze tych wszystkich połączeń z serwisami. No i myślę, że nie będzie miał. W sensie nie wiesz, będzie miał, to będzie nie jest do tego. No. No wiesz, chodzi o to, że Zendesk na przykład, no nie? Nie można podłączyć. No ale i teraz dwie rzeczy, które chciałem jeszcze połączyć z Thingsami. Natomiast z obiema mam taki problem, że jakby często rzeczy tam dodaję i się zmieniają i menedżuję to w tych miejscach, w których jest treść, dlatego to ma powiedzmy dlatego jeszcze się na to nie zdecydowałem, to jest pierwsza rzecz, a druga jest też taka, że cały czas odbijamy się od tego, że jest inbox, który trzeba będzie ostatecznie ręcznie przesortować. No tak. Chociaż w tych dwóch ostatnich kategoriach będzie o tyle łatwo, że to sortowanie będzie w miarę proste, w zasadzie zaznacz dużo i po prostu wrzuć gdzieś. Teraz chciałem połączyć, Wojtek, uwaga, listę do obejrzenia z YouTube'a z Thingsami. Okej.
Czyli za każdym razem, kiedy dodaję nową rzecz do YouTube'a, do obejrzyj później, aha, dostaję jednocześnie zadanie z tym sfinksami, w sfinksach. Ja po prostu bym sobie to wrzucał i ewentualnie kolejkował i mógłbym sobie jakoś to zrobić, żeby wiesz, jednego dnia obejrzeć jeden film czy coś takiego, jakoś to może... Teraz się zastanawiam, znaczy rozumiem, że fajnie by było to zrobić, w takim sensie, że wow, to jest ciekawy problem do rozwiązania, ale zastanawiam się, czy nie łatwiej, jakby po co potrzebujesz filmy w Thingsach akurat, w sensie, czy rzeczywiście wszystko chcesz skumulować w Thingsach? Jakby swoje rzeczy, które chcesz robić niezależnie od tego, czy są z pracy, czy z domu, tak, i czy są tak do pracy, że muszę, czy też tak, chcę, nie? Ale to jeśli, wiesz, są zadania, które po prostu kolejkuję i przerzucam na inny dzień, no nie? Albo na kiedykolwiek. Po prostu chciałem mieć jedno miejsce, w którym będę miał wszystkie rzeczy, które chcę przeczytać, które faktycznie czy obejrzeć. I właśnie chcę i mam to do zrobienia, do przeczytania, do obejrzenia, do coś tam, tak? Tak, no w tym momencie już tak robię, że z palca sobie dodaję na przykład, to jest rzecz, którą muszę przeczytać na jutro i tak dalej. Ale myślałem, żeby to połączyć w ogóle, żeby Thingsy były takim miejscem, w którym bym miał całkowicie wszystkie rzeczy do przeczytania, wiesz. I teraz właśnie... Całego Puketa chciałem wrzucić do Thingsów każde zadanie jako osobny tekst. Oh shit. Okej. Okay. I znowu, jeśli dodaję coś do Puketa, żeby dodawało się do Thingsów. Okej. Okay. Teraz minusów tego rozwiązania jest parę. Po pierwsze, Puket zapisuje ci treść, więc jeśli ona zniknie, wejdzie za paywall, cokolwiek, to ona tam dalej jest w Pukecie. No tak, a tak do Thingsów dodasz tylko linka, więc możesz tak wejść na linka, no albo będzie aktywny, albo nie, okej. Okay. Albo mogę też linkować do Puketa w Thingsach, ale to już jakby... A, no... Ale można, no nie? No bo i tak przelatuje to przez Puketa, więc tak, to ten tekst tak tam będzie. Celem, celem miałoby być to, żeby po prostu znowu mieć w Thingsach całą listę rzeczy, którymi jestem zainteresowany. I wiesz, co mi wpadło do głowy? Wiem, że to ja szalone. Chciałem jeszcze dalej iść. No mów. Nie, to zaraz będziesz kontynuował, ale wpadło mi do głowy, bo jakby korzystając z tego, czy jest w ogóle możliwość wykorzystania Puketa w taki sposób, że owszem, linkujesz w Thingsach do konkretnego tekstu, ale nie robisz tak. I to tutaj mam wrażenie, że może jakiś skrót by się przydał. Pytanie, czy Puket w ogóle ma taką funkcję, żeby zamiast otworzyć ci tego tekstu, odtworzyć ci go w formie text to speech. Bo on funkcję tak czytania ma. Aha, normalnie właściwie wbudowaną w aplikację, a która działa całkiem ciekawe, sprawnie. Ciekawe, czy Puket ma deep linki. O to właśnie chodzi. I wtedy jakbyś zdeeplinkował w Thingsach na zasadzie przeczytaj mi ten tekst i on sobie leci w tle w formie takiego powiedzmy para podcastu. I nie musi nawet wchodzić do Puketa, tylko normalnie, wiesz, zaczyna lecieć w słuchawkach czy z głośnika, to robi się ciekawie. Wiesz co, może być z tym, chociaż coś jest. Jest Puket. Puket for iOS, saving to Puket, reading, watching and viewing. Puket bookmarklet. Ale nie, dzisiaj odcinek po prostu automatyzacyjny będzie mocno. Ale fajnie, bo to się łączy. Nie jakby... mogę, właśnie co, nie wiem, to musiałbym to sprawdzić, bo jak wpisałem u nich w helpie, to nie widzę, żeby było. Widzę, że w ogóle mają jakby deep linki, ale nie. Chyba mają na dodawanie, wiesz, albo na odpalenie, a nie na. As developers. Właśnie, bo może wiesz, może tam jest coś otwarte przez API, wtedy by można było zakombinować, bo oni przecież Puket możesz też otworzyć w przeglądarce, nie? I wtedy jakby odpalenie, tylko pytanie, czy w przeglądarce faktycznie TTS jest, nie? Ale wtedy odpalenie TTS-a mogłoby być dość proste, w takim sensie, że no to jest prosta reguła, nie? Że jakby... Ale to fajny pomysł, tylko że... Jakby moim celem było coś zupełnie. Ja to rozumiem, ale to zupełnie pobocznie mi wpadło do głowy. To, no. Ale to, no właśnie, a właśnie wchodzę na stronę zobaczyć, czy w Pukecie jest na stronie text to speech.
No taka, wiesz, ciekawostka, nie? Ja. Na zasadzie, no jak nie ma, no to spoko. Jakby, jeżeli może jeden z naszych słuchaczy czy słuchaczek zna, wie, to jest to jakiś pomysł. Dla mnie celem miałoby być to, żeby po prostu wszystkie rzeczy, którymi jestem zainteresowany, wrzucić w Thingsy. I nawet chciałem też to zrobić tak, żeby listę rzeczy, filmów do obejrzenia, które chcę obejrzeć z IMDb, wrzucić do Thingsów, żeby mieć to też, wiesz, żeby mieć po prostu jedno miejsce, w którym można się tym zajmować, no nie? To jest ciekawe podejście, bo jakby ja nigdy tak nie podchodziłem do Thingsów jeszcze, mimo tego, że wiesz, mam, korzystam aktywnie i też uważam, że wykorzystuję tylko część z ich funkcji. Natomiast to jest kuszące w takim sensie, że miałbym wtedy tylko jedno miejsce, do którego muszę zaglądać, nie? Żeby zobaczyć, no, co właśnie tam, co muszę, co chcę albo co mam zaplanowane. Więc, więc to była taka rzecz, żeby na razie myślę o tym, żeby wszystkie rzeczy, które są związane w jakiś sposób z rzeczami do zrobienia, czy z rzeczami do przeczytania, czy przesłuchania, czy obejrzenia, żeby wrzucać to po prostu wszystko do Thingsów. To jest moje... Na razie wrzucam faktycznie wszystkie zadania i poświęcam ten czas, żeby przekolejkować, wrzucić z inboxa do odpowiednich projektów z odpowiednimi datami. Nie jest na szczęście tego na tyle dużo, żeby to mi zajmowało mega dużo czasu. Zajmuje to, wiesz, 10-15 minutek tak naprawdę. Jeśli na koniec dnia usiądziesz do Thingsów i zobaczysz, że masz na przykład paręnaście rzeczy w inboxie, które się pojawiły, no to odpowiednie pokolejkowanie. I zadanie z Jiry wygląda u mnie w taki sposób, że mam jego jakby tytuł. Na przykład mam tytuł, składa się na początku, jest jakby nazwa projektu, czyli mam przed cross-128 i mam na przed payment registration screen tweaks, no nie? Myślnik Jira. I w opisie odcinka, w opisie zadania mam po prostu link do Jiry. Okej. Okay. To dość skomplikowany tytuł jak na... Chociaż nie, no bo dużo się też z niego dowiesz tak naprawdę o samym zadaniu, nie? Znaczy to jest akurat zadanie, które ja sobie wrzuciłem, które ma mało, tak by, mało opisowy ten tytuł. Są takie zadania, które mam na przykład, wiesz, workout spacing between coś tam i coś tam, tak dalej, no nie? Add the email verification step into the onboarding and payment user flow. Wiesz, i to już wtedy jakby jest, ale do tego też każde zadanie w Jirze ma opis, więc jak, i tak jak otwieram jakieś zadanie, w sensie jak pracuję nad jakimś zadaniem, które mi się pojawia w Thingsach, no nie? To i tak odruchowo otwieramy też w Jirze po to, żeby... Po pierwsze, tam jest description, są screenshoty czasami i jest też workflow, czyli jak biorę jakieś zadanie, to zaznaczam, że jest, wiesz, in progress, no nie? W Thingsach jest po prostu do zrobienia i zrobione. No tak, tak. Ale tak. Dla mnie to jest takie, no jak go zrobię, to oczywiście zmieniam to na dzisiaj, potem sobie zaznaczam, że zrobione w Thingsach. I to jest przyjemne. Albo w drugą stronę, jak zrobisz, w dzisiaj oznaczysz, że zrobione, to no nie ma w żaden sposób możliwości odznaczenia tego w Thingsach, nie? Okay. Nie ma. Ale to, co już w tym momencie trzymam w Thingsach, to mam na przykład oprócz obowiązków domowych, jakichś zakupów i tak dalej, mam też listę z prezentami. A, okej. Okay. Czyli pomysły na prezenty, jakie mi wpadną, to sobie tutaj wrzucam. Mam też jakby projekt, jakby taką area inne i mam na przykład miejsca w Londynie, miejsca w Warszawie i kultura. I teraz w miejsca w Londynie, no to mam wpisane miejsca w Londynie, które chciałbym zobaczyć. I mam tutaj, wiesz, jakieś tam linki, czy jest, i mam filmy, i tu na przykład pod filmami mam miejsce z Harry'ego Pottera, miejsce z Love Actually, miejsce z Notting Hill, akurat z Notting Hill to już, miejsce z Paddingtona i tak dalej, jedzenie, muzea i tak dalej. Mam też miejsca w Warszawie, i tutaj akurat miejsca w Warszawie były trochę inaczej posegregowane, bo miałem, wiesz, kuchnia węgierska, marokańska, gruzińska, piwo turecka, azjatycka, śródziemnomorska. Nice. Wieczorowe, lody, kultura, desery, casual food, sushi, ramen i mięso. No, gdzieś tu nie byłem już w końcu. Ale czy rozumiem, że to są miejsca, które znasz, czytałeś gdzieś i chciałbyś je odwiedzić, i jak je odwiedzisz, to po prostu oznacza, że tak byłem. Tak. Okay. Tak, tak, dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. O, ale ta lista jest tak stara, że to są 2/3, które już nie istnieją. No, więc po prostu miałem tą listę i jak miałem coś, to chciałem po prostu tutaj to. No, okay, mam też projekt, który nazywa się Kultura.
I to jest, w kulturze trzymam, mam trzy kategorie: książki, gry i filmy. Mhm. Czyli filmy już tak się naprawdę pojawiły. No ale mam tutaj takie rzeczy, w których, nie wiem, mam książki typu, wiesz, Hawking, Czarne Dziury. Mhm. Czy ja tego nie przeczytałem? Agnieszki Osieckiej, jakieś coś tam, potem Pratchett. Gdy życie prawie wymarło, tajemnica największego masowego wymierania, Benton, Nowy świat pana Tompkinsa, The End of the World, Volcanic Apocalypsis, Little Oceans and Our Quest to Understand Earth's Past Mass Extinctions. No już się tak nie chwal tytułami, które cię interesują. Bluzgaj zdrowo. Nie, po prostu, wiesz, jak znalazłem coś fajnego, to po prostu to wrzucałem. No, no jasne. I to jest przyjemne, bo jak chcesz potem książkę czy cokolwiek, to możesz... Ej, w ogóle, co to w ogóle jest? Co ja mam tu dowrzucane? Bo ja tu wrzucam i rzadko widocznie zaglądałem. Kuźwa, z 2000 roku jakiś film mam dane. No to ja nie wiem, czy dobrze ten używasz tej listy. Jeżeli tam leżą rzeczy takie stare i nie pamiętasz, że ty je tam w ogóle wrzucałeś, no to... Nie, no nie, aż takie stare to nie, w sensie to już rozumiem o co chodzi. O, no dobra, to faktycznie chciałem obejrzeć, okej. Dobra. Wszystko jest okej, Wojtek. Okej, to spoko. Z grami na przykład, to jest tak, że ja mam, listę po prostu z zakupy i mam na przykład w zakupach, że chcę kupić na przykład gry, no nie? Mhm. I mam na przykład jakieś VPN-y czy cokolwiek. No to plecaki. No właśnie, plecaki to są w ogóle temat, to jest jeden z tematów, o których będę dzisiaj mówił, bo... No to może jest dobry moment. Chyba, że jeszcze masz do powiedzenia coś w Thingsach i tych integracjach wszystkich. Nie. Więcej rzeczy nie pamiętam. Nie mam tak naprawdę żadnych więcej tych... przez przypadek sobie oznaczyłem grę. Przyszedłem. No. Ale to... Znaczy, podoba mi się to, ten koncept. W takim sensie, że przekonuje mnie na pewno myślenie o Thingsach jako takim centrum zarządzania w ogóle, wiesz, rzeczami, które chcesz zrobić, chcesz przeczytać, chcesz... No, wszystko, co chcesz zrobić, jakby... Co chcesz sobie zaplanować jakoś, nie? Drawcy nadal jakoś nie czuję, w takim sensie, że jakby nie, trudno by mi było się przestawić w tej chwili, jakby zacząć myślenie od tego, że dobra, centrum wpisywania tekstu i później robię coś. Po prostu ja mam takie przyzwyczajenia, żeby po prostu odpalać Thingsy, jeżeli jestem w miejscu, które wiem, że docelowo notatki z tego miejsca zamienią mi się na zadania, nie? Że jakby ja myślę o tym w ten sposób i nie było jeszcze nigdy sytuacji, w której zastanawiałem się na przykład zapisać to w notatce czy od razu do Thingsów. Ja zapiszę to w draftach w czymś tam? No, nie, ja rozumiem, ale po prostu wiesz, nigdy nie stałem przed czy takim wyborem. Czy ten film wyborem. W końcu wyszedł? O Jezu, nie wiem. Nie wiem, bo już taki, ja chciałem obejrzeć taki film, który nazywa się Up the Human Story. Okej. Okay. I widzę, że jest na iTunesie za $5. No spoko. Czy to o jakimś startup? Nie. To jest film o aplikacjach na telefon. A po prostu. W sensie o iPhone'ach, o iPhone'owych aplikacjach. I to jest seria wywiadów z ludźmi. Wiesz co, ja to wrzucę. Up the Human. Wrzucę w sieci linka. Tam w ogóle wywiady były z Marco Armentem, z Gruberem, wiesz, jakby tak na grubo. I to w ogóle chyba z 3 lata ten film powstawał. I widzę, że jest i można go za 3,74 mogę go wypożyczyć. No to właściwie jest dobra cena. Nice. Bardzo chętnie. No, wiesz, na przykład na watchliście na IMDb w tym momencie mam, Wojtku, 181 filmów. Okej. Okay. No to dużo. I to są filmy, które mógłbym w końcu obejrzeć. Tak sobie myślę. Wiesz, co by było fajne? Teraz pomyślałem o takim rewolucyjnym serwisie i to mogę sprzedać za $1,000,000, jakby proszę się zgłaszać. Taka aplikacja, do której dajesz wszystkie rzeczy, które chcesz nie. obejrzeć, to jest takie coś, nie. zrobić? Nie. Taka nakładka, że jak wpiszesz tytuł filmu, który chcesz
i możesz mieć taką listę właśnie 100 iluś tam filmów, to on wypisuje ci przy tych filmach, na jakich platformach streamingowych one są. Jest coś takiego chyba. A może jest. Czy to odwołuje swoją ofertę? Nie, no ale może, znaczy wyobrażam sobie, że to by było super w ogóle. W takim sensie, że wpisujesz tytuł, ciach i lista, tylko żeby to można było też robić, wiesz, właśnie na większej liczbie rekordów, a nie tylko tak pojedynczo, no bo pojedynczo to trochę jest męczące, jak ty ja już właśnie, masz listę, ja właśnie, nie? Ja właśnie sprawdzę teraz, uwaga, wchodzę na, chcę zrobić tak, żeby wziąć całą moją listę z tu tych 81 filmów. No. Kopiuję ją na inną listę, która jest na IMDb. Wiem, że to głupio brzmi, ale lista, okay. Watchlista jest niepubliczna, nie można jej wyszerować. Teraz get watchlist IMDb into CSV. Ha! Doskonale. Oho, zaczyna się. Zaczyna się kucowanie na żywo. Już włosy już mam, po prostu sobie już ładnie robię włoski. Nie, ale wiesz, będę mógł sobie... Czy już fedorę tak, zakładasz? Można... Oczywiście. Wchodzisz na twoje listy. No. Potem klikasz na listę. Na samym dole jest export this list. I pobiera się watchlist CSV. No dobra, to buja. Już jest pierwszy, ale to jest pierwszy krok, w sensie, że pierwszy krok. Możemy teraz listę w formie CSV-ki zaciągnąć. Dobra. Tak, i teraz otwieram CSV-kę w numbersach. No. O, jak pięknie. I mam listę w tych. I teraz biorę sobie każdy... Mam, ona wygląda tak, że masz jakiś masz pozycja, kiedy dodane, description, tak dalej jest, ale najważniejsze co jest, to co chyba nas interesuje, to jest tytuł, URL, mhm. No nie wiem, i cała reszta chyba już nawet nie interesuje, bo jest jeszcze ewentualnie rok wydania, wiesz, może jest, być przydatne. Jest rating, runtime, rok wydania i gatunek. No dobra, więc zróbmy, że interesuje nas jeszcze ten rok, powiedzmy. Tak, rok się przyda, bo wiesz, zdarzają się filmy, które mają taki sam tytuł, a zostały wydane ileś tam lat później. To mogą być remake'i albo w ogóle inne filmy. No dobrze, dobrze. Więc myślę, że to jest istotne. Więc teraz, i teraz zaznaczam sobie te trzy właśnie, czyli nazwa, link, IMDb i rok. I teraz wchodzę do rzeczy i dodaję do inboxa. Uwaga, zobaczmy co się stanie, zrobiłem kopię w klej. No i mam w tym momencie, Wojtek, listę, która nie do końca mi się podoba, bo mam tytuły. W sensie mam zadanie, ma formę taką. Tytuł, spacja, link, spacja, rok. Co aha, nie do końca czyli CSV-kę po prostu tak przeformatował, że bierze tak. Po kolei te, no dobra. Więc wezmę bez roku, wrzucę. Będę miał po prostu sam tytuł i link. I teraz, czy to ma sens? Ma to sens, bo linki są oczywiście klikalne. No i teraz mogę sobie wejść w kulturę. Oj, ciekawostka jest taka, że do inboxa jest limit 100 rzeczy. A, no proszę. O, już rzeczy. Znalazłem coś dla ciebie. No dobra, to jest... Wrzuciłem sobie ładnie, Wojtek, mam teraz w filmach wszystkie moje filmy, którymi jestem zainteresowany. Do American Sniper mi się skopiowało. Czyli od American Sniper, nie wiem czy dobry film, ale stwierdziłem, a niech tam będzie. A ja teraz znalazłem taki serwis, który się nazywa canistream.it znaczy canistream.it i wpisałem American Sniper. Wyskoczyło mi i teraz sprawdza, myśli. O kurczę, rzuciłem sobie wszystkie rzeczy na dzisiaj, to nie jest dobry pomysł. Dzisiaj nie będę tego jednak oglądał. Myśli, no długo myśli, ale ciekawy jestem, czy... A, no da się to łatwo zrobić. W takim sensie... link do Rotten czy to Tomatoes. Jest, czy to jest... Wiesz, co by było jeszcze bardziej fajne? Gdybyś mógł zrobić... Jezus Maria, jedziemy. Żebyś mógł zautomatyzować to w taki sposób, no. Wojtek, żeby każdy link podmienić... Z IMDb?
podmienić na link Can I Stream It, po to, że jak wejdę, na przykład mam film, że chcę zobaczyć film, załóżmy, nie wiem, którego nie widziałem, a Everest widziałem, to muszę tu odznaczyć w ogóle te rzeczy, że każdy film, który chciałbym obejrzeć, żeby zamiast IMDb odpalał mi się po prostu ten Can I Stream It, żebym mógł od razu wejść w streaming, no nie? Niestety. No wiem, pewno to nie jest, ale bo znaczy, ten outline... Wiesz co, to by się dało zrobić sensownie, Deadpool 2, pod warunkiem, że linki, które są jakby Can I Stream It wystawia, były z jakąś jakby z danymi tego konkretnego tytułu, tak, a niestety wystawia ci tutaj brzydkie linki, wiesz, bo są zahaszowane, to znaczy, że masz Can I Stream It /search/movie i tu jest jakiś hash i dopiero jest tytuł tego filmu. Wysłałem ci właśnie. Outline, ten, który jest, to on działa o tyle fajnie, że outline pozwala na, wiesz, przed po prostu linkiem wrzucasz outline.com/ i wtedy możesz ten link i to właściwie zrobiłby mi też Pocketa tak naprawdę. Mógłbym zrobić tak, żeby każdy link z Pocketa... Tak. No. Ale to jest fajne, Can I Stream It. Ciekawe. A wpiszę, ale działa, działa, bo długo to trwało, ale zaciągnął. Jest info, że jest na Amazon Prime, na Apple iTunes, na Google Play, na YouTubie nawet, chociaż w Polsce nie jest to, jakby nie mamy dostępu do tego wypożyczania filmów chyba, z tego co pamiętam. I jeszcze jest na Sony Entertainment, więc... Mamy jak coś. Mamy YouTube'a tego? Tak? Mhm. To jest normalny play. No jest napisane not available, jak ja wchodzę. Po prostu. Więc nawet nie ma... Nie rozumiem, jak to działa. A, no bo to jest ten YouTube Movies, nie? Ale ewidentnie jest unavailable. Ale dziwne, bo w ogóle niektóre filmy widzę, że nie robi mi spacji. W sensie ten CSV-ka tak jakoś coś słabo to zrobiła, bo z nim zrobiła mi przerw pomiędzy niektórymi linkami. No dobra, ale żeśmy się zagrzeli. Ja myślę, wyjdźmy na powierzchnię, ponieważ już nasze fedory tylko widać z tego bagna. podoba mi się ten kierunek, bo... No już wiesz, w tym momencie tak naprawdę już mam wrzucone już filmy, no nie? No tak, tak. Więc tak. Czyli mam w Thingsach filmy. Książki. Książki. Zadania i gry. Chociaż książki i teraz znowu. Export, Goodreads. Ja myślę, że to jest do zrobienia. Oczywiście. No właśnie. No i wiesz, i znowu My Books, Import, Export. Dobrze. Czyli wchodzimy znowu w książki na IMDb. Mhm. Pytanie, czy będzie ci łatwo tym zarządzać? Jakby później, nie? Że jakby, bo teraz... I przy takich automatyzacjach i jakby trzymaniu wszystkiego w jednym miejscu... Oj, Wojtek, zadajesz złe pytania. Nie. Chodzi o to, że jeżeli trzymasz to w jednym miejscu, to teraz pytanie, jak twój mózg musi działać, jakby jak jeśli podchodzisz to do tak dobra, samo jak na z zasadzie... Będzie, to będzie tak samo jak z drawcami, tylko że jeśli chodzi o konsumowanie treści, bo tak jak teraz wchodzę, żeby coś napisać, odpalam od razu drawcy, no. Tak jeśli będę chciał coś przeczytać czy coś obejrzeć, to będę odpalał od razu Thingsy. No i będziesz, odpalasz Thingsy i teraz co, jakby myślisz o tym, dobra. Wszystko jest podlinkowane. Nie, ja to rozumiem, tylko chodzi o jakby ten proces myślenia. Wiesz co chodzi, że dobra, wchodzę w Thingsy i teraz mam pół godziny, więc chcę coś przeczytać, jakiś tekst. No to musisz wejść do odpowiedniej kategorii, wchodzisz do swoich tekstów, które tam tych pocketowych, zaciągniętych i tak dalej, nie? Mam 2 godziny, no to mogę sobie obejrzeć film i wtedy wchodzę w kategorię filmy, tak? Czyli zamiast chodzić po aplikacjach, które jakby są dedykowane temu danemu medium, czyli Goodreads, IMDb, czy Netflix, czy jakieś inne tego typu rzeczy, to po prostu wchodzisz do Thingsów i już tam w tamtych kategoriach będziesz szukał rzeczy, które chcesz zrobić. Tak to rozumiem. Chyba tak. W ogóle to do Goodreads chyba nie ma jakiegoś dobrego... Nie ma chyba jakiegoś takiego mega dobrego tego eksportu, bo mi wyeksportowałem te rzeczy, ale on to wrzuca mi po prostu w jednej liście. Czyli teraz jak wejdę sobie w kulturę znowu i mam te moje książki i robię wklejkę z... O Boże. No to tak. No to problem jest taki, że na przykład
że musiałbym najpierw tego CSV-kę, którą dostałem, przejrzeć, bo widzę tutaj takie rzeczy, które mam już przeczytane, bo on po prostu wyrzucił mi całą moją listę książek, które są w jakikolwiek sposób przeze mnie dotknięte. Efekt jest taki, że na przykład mam... Aha, no i pomijam fakt, że nie wrzucił wszystkiego, bo jest powyżej 100. No ale widzę, wiesz, na przykład Harry Potter and the Cursed Child. No ja już to przeczytałem. I nie można odróżnić tego od tego, że zaraz obok jest na przykład Six Not So Easy Pieces, Einstein's Relativity, Symmetry and Space-Time. No nie? I to jest rzecz, wiem, że to jest książka, którą chcę przeczytać, bo to jest Feynmana, ale mam zaraz obok Harry'ego Pottera, który jest przeczytany, bo po prostu wysłało mi listę książek, z którymi wchodziłem w interakcję jakąś. Jasne. A, dobra, jest, można, jest sortowanie po bookshelfie. Sortuj. O! Robi się ciekawie. Czyli mogę wyrzucić na przykład wszystkie książki, które mam, że są czytane, i wszystkie książki, które są przeczytane, też mogę wyrzucić. Dobra, to znaczy, że to się powiedzie, że operacja na pacjencie będzie sukcesem. Chyba. Dobra, weźmy pierwsze 69 tych książek. I? Działa. A jednak, dobrze. No. Czyli mogę pierwsze 69 wyrzucić. No i znowu dojdziemy do takiego momentu, w którym będę mógł mieć właśnie wszystkie, będę miał książki, wszystkie. Że, wiesz, i to jest jeszcze, to jest łatwiejsze z jednego powodu, Wojtek, bo jak przyjdzie moment, w którym ja chcę dodać coś tutaj znowu, to ja jedyne, co muszę zrobić, to daję to do inboxu i potem to przeklejam, w sensie wrzucam to do odpowiedniego. No wrzucam tak. To odpowiedniego. A nie będzie ci przeszkadzać na przykład, bo... Ale muszę chyba zrobić podział kategorie nie w jednej liście, w sensie nie, że kultura, tylko no. Książki osobno. No tak, 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 zdecydowanie. Bo się robi tego dużo. Książki. No, jeszcze zauważam jeden problem, który może się pojawić, to znaczy jak dodawać... Ja to widzę dużo problemów. Nie, no oczywiście, ale jak dodawać nowe rzeczy w taki sposób, że na przykład, dobra, zaciągnąłeś jakąś dużą listę skądś tam, nie? Z IMDb czy skądś... Na komputerze nieważne, czy na telefonie? Nieważne. Chodzi o to, że... Nie. Chodzi o to, że teraz może być tak, że jak będziesz dodawał nową książkę do swojego zestawu książek i będziesz chciał ją to zrobić nie przez Goodreads, tylko bezpośrednio, to musisz pilnować pewnego schematu, nie? Czyli tego schematu, który narzuciło ci Goodreads, eksportując swoją listę, że jest tytuł, coś tam, coś tam. Nie. Nie będzie ci to przeszkadzać? Nie, zupełnie się tym nie będę się na tym skupiał. Chociaż na przykład, i teraz sprawdzę to znowu, jest Maria, mamy odcinek na takim pełnym kucu, bo jak wejdę teraz na Goodreads, tak? I znajdę sobie jakąkolwiek książkę. Wiesz, że jest taki skrót klawiszowy w Thingsach, Quick Entry with Autofill. To nie widziałem. Ja go sobie utworzyć nowe zadanie, ale... Tak, a ja zrobiłem sobie też, bo też uruchomiłem Quick Entry with Autofill i to jest tak, że robię Ctrl Shift N i on wtedy robi mi nowe zadanie na podstawie tego, co mam aktualnie otwarte na komputerze. Teraz jest na przykład, widzę, że no co, weźmy jakąś taką książkę, którą jeszcze w jakikolwiek sposób można by było, faktycznie bym chciał. Dobra, Why Do We Sleep? Unlocking the Power of Sleep and Dreams na przykład. No nie, jest taka książka na Goodreads. Teraz ja mogę zrobić Ctrl Shift N i dodaje mi się zadanie do inboxa. Znaczy nie do końca do inboxa, bo mam opcję na to, żeby móc dodać, gdzie tego chcę. Wyślę ci w ogóle to, a ja będę mówił, żeby wszyscy tak widzieli. I widzę tytuł, w sensie strony, czyli Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep, i widzę jako description link od razu do tej strony internetowej. I to jest spoko. No, mówię, ja mam wrażenie, że ja w tak, tym The Thingsach to tak... Bardzo po powierzchni na razie. Bardzo po powierzchni. No tutaj Wojtek można naprawdę zarzucić niezłego kłuca i naprawdę zobaczyć, znaczy w tym tej Thingsie. I właśnie ja to, że teraz będę miał wszystkie rzeczy do przeczytania, już sobie zrobiłem odpowiednie kategorie. Gry, filmy, książki mam.
i miejsce, to jest dla mnie, mam też na przykład, mam taką kategorię praca, gdzie mam moją miejsce pracy, mam też podcast, gdzie wpisuję rzeczy, które są związane z naszym podcastem, którym muszę się zająć, mam też wszystkie moje genialne pomysły na aplikacje, jak na przykład jest was stickers i widzę, że mam narysować diamentową cebulę. Nie rozumiem. Masz pewne zaległości. Mam pewne zaległości, no. Więc myślę, że to jest dobre, ale to myślę, że im dalej będę szedł w tę stronę, żeby te, jakby próbować zautomatyzować i zrobić jakiś taki centralny hub na te wszystkie moje rzeczy, to myślę, że możemy iść w dobrą stronę. Bardzo ciekawe podejście. Znaczy nie pomyślałbym o tym w ten sposób, naprawdę. Znaczy, żeby to centralne miejsce mieć właśnie w Thingsach. A jakby nic nie stoi na przeszkodzie, no bo aplikację mam, korzystam na co dzień, umiem w miarę, więc rzeczywiście takie myślenie o tym jako centralnym... Zastanawiam się, Dobra, a wejdźmy jeszcze na Pocket. Zobaczmy, co musiałbym zrobić, bo... I czy na YouTubie można też... Dobra, mamy otwarty Pocket, tak? I mam moją listę w Pockecie, która się nie chce otworzyć. No ale dobra, whatever. Options. Export jest z Pocketa. Export HTML file. Dobra, mam, to właśnie zrobiłem sobie eksport. A czy można listę do obejrzenia z YouTube'a też wyeksportować w jakikolwiek sposób? Chyba nie. Wiesz co? Nie widzę takiej opcji. Jest na przykład taka aplikacja, która potrafi robić rzeczy na listach i playlistach. Nazywa się 4K Downloader. Ale to zastanawiam się, czy po prostu... No. Myślałem, że YouTube ma coś takiego. No i dobra. Pocket zrobił mi ładny eksport. I teraz uwaga. Ciekawe, czy jak zrobię tak, kopiuj i otworzę Things, bo Pocket zrobił mi tak, że po prostu mi zrobił hiperlinki. Do swoich własnych rzeczy. W sensie, nie. On mi zrobił po prostu, mam... jakby listę, która jest na niebiesko, bo jest każdy z Pocket Linkiem i niestety nie mogę, jak chcę skopiować coś i wcisnąć to w Thingsy, to wrzuca mi sam tytuł bez linku. Więc tutaj trzeba by troszeczkę więcej pokucać. Okej, okay, no. Rzeczywiście. Nie, na pewno da się to zrobić, zakręcone. Ale to już... Ale akurat najmniej zależy mi na tym, żeby zrobić... Najbardziej mi zależało faktycznie na filmach i na książkach, ponieważ z IMDb i z Goodreadsów nie chce mi się korzystać. W sensie nie lubię tam wchodzić. No ja mam trochę podobnie. Ale akurat z Pocketa lubię korzystać i z YouTube'a, z tych list tam w miarę też jeszcze wykorzystać. Więc powiedzmy, to jeszcze jest okej. Okay. No dobra, ale ja mam... Chwila przerwy w tym wszystkim. Boże, ale Jezus. Wiesz co, zanim wrócisz do swoich tematów, to ja tylko muszę powiedzieć jedną rzecz. Ze względu na to, że może być tak, że dzisiejszy odcinek będą słuchać osoby, które nie słuchały w ogóle naszych odcinków nigdy. Przepraszam. I teraz trafiły po prostu na tak zakręcony odcinek o po prostu... I pojawiają się tu słowa, których prawdopodobnie ludzie nie zrozumieją. Kucowanie, ja wytłumaczę, kucowanie to jest kodowanie tak naprawdę, czyli programowanie rzeczy, pisanie kodu lub... przekładanie dużych baz danych na inne bazy danych, no wszystko co wam staje cyferkami w głowach, zera jedynki widzicie i zielony tekst na ekranie, tak jak w Matrixie, to jest, to wszystko się nazywa kucowanie. Natomiast rzeczywiście mówię o tym dlatego, że dzisiaj rano w Onet Rano wiem, byłem gościem i opowiadałem właśnie o nas, o Jesłos podcaście i cieszę się, że ta nazwa padła chyba ze 3 albo i więcej razy. No dobrze było, odpowiednio. Bardzo się cieszę. To był też mój cel, natomiast byłem tam z szefem Storytela, z Michałem. Michał w ogóle bardzo sympatyczny gościu i jak się okazuje Storytel też mocno wchodzi w ogóle w świat podcastowy, bo do tej pory to były głównie audiobooki, ale teraz zaczynają robić własne produkcje podcastowe. Bardzo różne, z różnych branż. Na przykład będą mieli podcast fotograficzny z gościem, który był z tym Świrem Bargielem na K2, nie? Więc w ogóle jakiś totalny odlot. Natomiast
Rozmowa była spoko, no to było takie, wiesz, one trano jednak oglądają ludzi, którzy tak w internet to różnie. Niektórzy bardzo dobrze, a niektórzy bardzo słabo, więc no, trzeba było znaleźć jakiś złoty środek, więc po prostu pogadaliśmy o tym, co to są podcasty i skąd się bierze ten fenomen. Ja słuchałem i nawet wezmę i podlinkuję. Możesz podlinkować, to, oczywiście. Bo to było całkiem, myślę, że można posłuchać i się nie zawstydzić. Dokładnie, natomiast no, to też oznacza, że może być tak, że dzisiaj słuchają nas osoby, które nie słuchały nigdy Jesłosa, więc no, wybaczcie. Najgorzej, przepraszamy. Trafiły na taki odcinek akurat, kiedy my tak bardzo, bardzo, bardzo mocno poszliśmy. Jakby. No tak, no niestety tak, ale no trudno, jakby to jest nasz podcast. Takie tematy akurat żarły w zeszłym tygodniu. Wiem, że Orzech, ty kucowałeś właśnie ostatni tydzień w Thingsach non-stop. Ja ostatnie tygodnie właściwie faktycznie tylko kucowałem, więc... No cóż, znaczy współczuję ci twoich tłustych włosów na plecach, ale no jakby jak trzeba, to trzeba. I ja to trochę rozumiem, bo ja też czasem mam tak, że mam cały tydzień myślenia o tym, tak jak rozmawialiśmy o inteligentnym domu i tych wszystkich urządzeniach, wiesz, w HomeKicie spiętych, to ja naprawdę przez tydzień myślałem, dobra, mam czujnik ruchu, teraz mogę go umieścić w kuchni i teraz jak będę wchodził do kuchni, to co powinno się wydarzyć, jak ja do tej kuchni wejdę? Nie? I jakby takie kombinacje zaczynają ci się pojawiać w głowie i coraz więcej, im więcej takich sprzętów będziesz miał, tym więcej takich kombinacji będziesz próbował tworzyć i po prostu ja to rozumiem, to jest taka dziura, w którą się wpada i po prostu, wiesz, nie wypadniesz z niej, nie? Niestety. Dopóki nie rozwiążesz tego. Zdarza się niestety najlepszym. No, dokładnie. I w ogóle, Wojtek, czy ja już mówiłem o Apple Newsach w jakikolwiek sposób? O Apple News? Nie. W sensie, nie, bo ty mi wysyłałeś jakieś screeny. Pamiętam, że jak tylko poleciałeś do Londynu, to pierwsze co, to pokazałeś, że jest Apple News i tak dalej, no. Że jest telewizja i tak dalej. Wiesz co, bo ja korzystam z Apple Newsów i efekt jest taki, że na razie po trzech tygodniach wyłączyłem w końcu powiadomienia z Apple Newsów, bo po prostu nie dało się tego. Jedyne powiadomienie mam odpalone z Google Newsów. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy i powiedziałem ci, że wiesz co, jak masz Google News, to właściwie niewiele tracisz. I jest to prawda, niewiele tracisz. I nawet dochodzę takiego do wniosku, że ten Apple News, co nie za bardzo się uczy, co mnie interesuje, bo korzystam 2 miesiące i wrzuca mi naprawdę takie głupoty, że jestem w szoku. I wrzuca mi na przykład, powiedziałem mu, nie interesuje mnie The Sun. W sensie, no bo to jest tak jakby... No taki brukowiec. No taki jakby fakt, nie? Chciał ten... No ja nie chcę tego The Sun i wyobraź sobie, że wchodzę na Apple Newsy, wchodzę na Today i widzę Top Stories, no mam BBC, okej, jakieś New York Times, blablabla. Trending Stories, The Sun. Nie interesuje mnie The Sun. Ja nie chcę tego The Sun. No to w Google Newsach na szczęście można po prostu nie pokazuj newsów wyłączyć z tego to. Źródła, koniec. I faktycznie to działa. I efekt jest taki, że po ostatnim czasie... Jakby mam Apple News dalej na pierwszej stronie pierwszej iPhone'y, ale na drugiej stronie na drugą stronę wrzuciłem sobie Google Newsy. Po to, żeby faktycznie mieć jakby szybszy dostęp do Google Newsów i żebym mógł szybciej je tam jakby popatrzeć i poczytać. A masz, nie? Polskie czy angielskie źródła dodane? Bo jestem ciekawy, jakby co z newsów cię interesuje teraz? Nie, ja mam, w Apple Newsach mam wszystkie praktycznie źródła, są tylko anglojęzyczne i angielskie. No bo chyba tylko takie, tylko takie są, no tak. Więc tu jest, ale jeśli chodzi o Google Newsy, to w Google Newsach, Wojtku, mam, poczekaj, bo mi zrobiłem sobie syf straszny na tym telefonie w końcu. Co za po prostu człowiek ze mnie. Nabrudziłem tak strasznie na tym telefonie, Wojtek, że już nic tu nie mogę znaleźć. A taki był minimalistyczny. A taki nie wyrzucać aplikacje na dalsze ekrany. No dobra. Wiesz co, Google News mam tylko po angielsku. No. Mam ustawiony region. Mam language angielski, region United Kingdom. I
pierwszy news, który mi pokazuje, to jest Brexit. Okej, okay. No domyślam się, że to jest dość istotny temat. Ale to też, to jest istotny, w sensie jeszcze, gdyby wrzucił mi tutaj Trumpa, to bym się zdenerwował, bo zaznaczałem, bo na przykład Apple News bardzo chętnie pokazuje mi newsy związane z Trumpem i jakby ja, mnie to interesuje faktycznie, ale ja nie chcę tego czytać, bo ja nie chcę się denerwować, gdy mam jakby, tu jest inny problem. No tak. Więc Google Newsy faktycznie na plus, że pokazują mi Brexit i faktycznie Brexit to jest coś, co mnie interesuje, co śledzę na bieżąco, co czytam i tak dalej. I fajny jest ten full coverage, że mogę wejść po prostu zobaczyć wszystkie newsy z różnych miejsc. Tak, inne źródła pokazuje tego samego newsa, to jest tweety, super. Super, to jest naprawdę super rozwiązane, więc nie wiem, czy nie będzie tak, że lada moment Google News zastąpią Apple News na moim pierwszym ekranie. Drugi news, który widzę, to jest, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie deep freeze w Wielkiej Brytanii. Uuu. Ma padać jakoś mega tragicznie śnieg. The UK is set to be blanketed by the snow over the next fortnight as temperature drop below freezing and leave a deep freeze across the nation. Czy ja usłyszałem Fortnite? Fortnite. Czyli będziecie grać w Fortnite'a? Śmieszne. Cały kraj będzie grał w Fortnite. No dobra, potem widzę, że mam jakieś newsy związane z Huawei, widzę jakiś Netflix Education, coś tam. O, widzę Mount Everest. Kurde, wiesz co, powiem ci szczerze, że... No spoko. O, Lin-Manuel Miranda, w sensie Google Home Mini wrzuca mi lepsze newsy niż Apple Music. A nie korzystałem z tego. No dobra, korzystałem z tego w Polsce. Mhm. A więc myślę, że jeśli ktoś na przykład zastanawia się, czy dużo traci, nie mając Apple News, to nie, bo Google News działa lepiej. Natomiast, co jest ciekawe, Google News przez ostatnie ruchy Unii naszej kochanej europejskiej zastanawia się, czy w ogóle Google News powinno istnieć w Europie. Ze względu na te, wiesz, artykuły 13 i tak dalej, uznawanie autorstwa, bla, bla, bla. No, może się okazać, że cieszmy się, póki jest. Znaczy, nie sądzę, żeby zniknął, ale... Nie, sądzę też, ale jest bardzo, bardzo, bardzo spoko jest i zachęcam do Google Newsów, bo to działa lepiej niż naprawdę. No i git. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, zanim... Anker wypuścił jakieś powerbanki, Wojtek. Za 14 funtów zamiast 23. O, to nic tylko brać. Ja mam powerbanków tyle w domu, że daj spokój. A ja właśnie nie mam aż tak dużo powerbanków, chociaż noszę tylko jedny. Pamiętasz, jak byliśmy w Barcelonie, dostaliśmy od Samsunga takie powerbanki? No, to jest najlepszy powerbank. No jest super, szczególnie, że wiesz, ma swój własny kabelek jeszcze wbudowany, bardzo fajna rzecz. Ja mam narysowany na swojej małpę. Ja mam chyba misia koale. Tak mi się wydaje. Czy pandę? Pandę mam. Ja tego chciałem jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, ale na Facebooku jest taka zbiórka na WOŚP. Zapełnimy ostatnią puszkę pana prezydenta dla WOŚP, pana Adamowicza. I to założyła jakaś Patrycja Krzymińska, jakaś dziewczyna. Ona chyba jest z Gdańska, ja tak zakładam. I ja w ogóle chciałem powiedzieć coś, to, że... No? Zanim powiesz, to ja chciałem powiedzieć, że dotarło nawet do osób w Wielkiej Brytanii, co się wydarzyło. Aha. I miałem już rozmowę taką przy herbacie, wiesz. Co się dzieje? Co się dzieje, no. Więc to było i jakby wyrazy współczucia, mimo tego, że wiesz, ja nie miałem zbyt dużego jakby... No ale to było miłe i to taka ciekawostka. No ja akurat Pawła Adamowicza, no nie powiem, że znałem jakoś dobrze, ale no, robiliśmy wspólnie jeden projekt. Kręciliśmy z nim wideo o Gdańsku właśnie i on tam miał kilka wypowiedzi dla nas nagrać i chodziliśmy z Arleną wtedy z kamerą i robiliśmy to w różnych miejscach. Więc jakby no mieliśmy jednak okazję poznać go troszeczkę bliżej niż tak po prostu i naprawdę... Cały czas nas wszystkich zaczepiali mieszkańcy Gdańska i tam wiesz, z Pawłem rozmawiali. No, że tutaj kładki nie ma dla niepełnosprawnych i pamiętam, że właśnie była taka akcja, że na jakiś nowo odnowiony taki był deptak i nie było faktycznie podjazdu dla niepełnosprawnych
I Paweł to zobaczył i a była jakaś kobitka, która pchała wózek ze swoim mężem chyba i on mówi, no to zaraz tu pomożemy, nie? I tam jakiś ochroniarzy swoich wziął i sam też ten wózek podnieśli, po schodkach wnieśli na górę. Po prostu to wiesz, no taka prosta ludzka rzecz. Ale takie gesty były na porządku dziennym, co było bardzo, bardzo fajne. A chciałem powiedzieć o tym, że właśnie trwa zbiórka dzisiaj do 12 na Facebooku. Zapełnimy ostatnią puszkę, zrobiła to ta Patrycja i chciała zebrać 1000 zł, nie? I teraz jest na niej, odświeżam co chwila, żeby podać taką w miarę ostateczną kwotę, jest w tej chwili 9 642 499 zł, stary. To jest tak, absolutny w ogóle absurd, co tu się wydarzyło. Strasznie fajnie widzieć takie rzeczy, fajnie widzieć, że ta taka negatywna energia, która jednak pojawiła się w narodzie, że można ją skierować i zamienić na tą pozytywną i zrobić coś fajnego, więc to taki, wiesz, miodek na serducho, co jest bardzo fajne, także spoko. Sam też rzuciłem, a cóż, na woźb zawsze daje. Szanuję to, ja akurat na tej nie, ale na WOŚP tak. Nawet z Wielkiej Brytanii. No i proszę, poszły funty. My co prawda, my w ogóle chcieliśmy jechać na koncert WOŚPowy, bo okazało, że jest koncert WOŚP w tym. No, bo to przecież są sztaby w wielu krajach przecież, tak, nie? Tak. I okazało się, że było wczoraj, w sensie dzień wcześniej. Aj, no trudno. Godziny ci się pomyliły. No, tak. Sprawdzisz w czasie polskim. Jetlag tak zwany. Jetlag, no leciutki. Rozumiem. Rozumiem. Zdarza się. No lepszy. Tak. Dobrze. Paweł Rzechu, czy my jeszcze coś mamy? Czy ty jeszcze chcesz coś dorzucić? Mamy, ale one, te tematy zostaną już, że tak powiem, poczekają na kolejny tydzień. Bo albo może zajawię i może porozmawiamy o tym, bo ja mam problem. Szukam, Wojtek, plecaka. No to mówiłem ci, sprawdź pak sejfy. Sprawdziłem. Mhm. Szukam takiego plecaka, który będzie... Jeśli mam być szczery, chciałbym wydać na plecak trochę pieniędzy. Mhm. Po to, żeby mieć 100% zaufanie, że to będzie plecak, który wytrzyma ze mną. I ja przez ostatnie trzy lata korzystałem z plecaka od Timberland. Timberland? Mhm. Tak? Chyba tak. Timbaland to ten, co śpiewa. No, właśnie Magda mówi, że chodzi. No, więc mam ten plecak od tego rapera. No. I wiesz co? On kosztował ileś tam pieniędzy i on jest taki, to się nazywa denim chyba. No, czyli z dżinsu. Z dżinsu, no. I on jest wtedy nieprzemakalny i w ogóle tak dalej, ma taką kieszonkę na laptopa, gdzie nawet 15-calowy MacBook się mieści, natomiast minus jest taki, że ta kieszonka jest w ogóle z boku, więc jak jadę metrem, może ktoś ją sobie wyciągnąć mi z plecaka. What? Nie ma problemu. Co za bzdura. No, tak głupio zrobione jest. I po prostu szukam plecaka, który będzie będzie spoko i będzie miał bardzo dużo kieszeni i ja w plecaku głównie noszę oprócz komputera, ładowarki, jedzenie. A, okej. Okay. Zresztą mam dużo jedzenia w sobie. I potrzebuję plecak, który mi to wszystko pomieści. Tam nawet znalazłem dwa plecaki. A szukałeś może Peak Design? Nie, wyślij mi linka. Ja Peak Design, ja oni robią takie plecaki fotograficzne właściwie, ale to są takie, o tyle są fajne, że mają bardzo dużo przegródek w środku i można je otwierać i z góry, i z boku, że możesz jakby zdejmujesz sobie jedno to ramionczko, tak? Zdejmujesz co, ja znalazłem... i bierzesz go na bok. Kurzyna, i wyciągasz zgubiłem. Z boku coś, nie? Mam. Są plecaki, jest taka firma Tom Bichn. Nic mi to nie mówi. Ja wiem, że ci to nic nie mówi, absolutnie. tombichn.com przez samochód, nie ten. I on ma taki plecak, który nazywa się to nie ten. Tak, Synapse 1925. I teraz to jest w ogóle plecak, który poleca niby Merlin Mann, Alex Cox i tak dalej, bo wpisałem, wiesz, plecaki na Twitterze i wrzuciło mi wątek osób, które obserwuję. Merlin Manson, dobrze usłyszałem?
Tak, ten plecak wygląda, że on tam pomieści raczej sporo tych rzeczy. Ale jakoś tak on nie wygląda szczególnie dobrze. No niestety z plecakami to znalezienie złotego środka. Widzę tą. No, Peak Design jest, no wiesz, ma dużo nagród i w ogóle jest popularny. Jest bardzo, bardzo dużo fejkowych Peak Designów. O, 260 funtów, $289. $289. No, to dobrze, to jest wystarczająco drogi, że... No, ja... To ciekawe. Jak myślałem o plecakach, to zawsze mi Peak Design jakby gdzieś w głowie siedział. Są recenzje w internecie nawet i nie wiem, czy przypadkiem Paweł Opydo nie ma tego plecaka. Jest wersja 30-litrowa, czyli większa, troszeczkę mniejsza. No, one są ładne, wyglądają nieźle, tylko uwaga, no, warto kupić jednak oryginał, bo jest bardzo dużo zamienników tak zwanych na AliExpress. Ja bardzo lubię... Ja bym chciał wydać dużo pieniędzy, bo jak wiem, że jak wydam dużo pieniędzy... To on będzie długo wytrzymał raczej, bo tak to, no wiesz, No i jego zaletą są te właśnie przegródki, które możesz no dowolnie skonfigurować, więc myślę, jak powiedziałeś, że chcesz nosić jedzenie, no to możesz je odseparować od innych rzeczy, które są w plecaku i to uważam, że jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. No i też możesz go przełożyć na bok i na przykład jedzenie sobie z dołu wyciągnąć bez żadnych kombinacji, więc no możesz go rozważyć. Ale fajnie. I to jest tak, że mogę schować do niego laptopa? Tak, oczywiście. 15 nawet chyba w tym 20-litrowym? Tak. Czekaj, tak, bo ja nie widzę zdjęcia od góry. No, bo ja rozumiem, że jest normalnie kieszonka na laptopa. Znajdź sobie jeszcze na YouTubie kilka filmów, gdzie ludzie pokazują, jakie faktycznie, wiesz, jak go pakują i tak dalej. Nie? Czyli rozumiem, że w środku mogę mieć te kieszonki. Nie mogę, ale nie muszę mieć te kieszonki. Tak. I mogę sobie na przykład właśnie do tego otwartego plecaka powkładać... Że na przykład jedzenie mogę sobie piętrami poukładać. Oczywiście, no i oddzielnie, jakby niezależnie masz wtedy kieszonkę też na komputer. Czyli komputer jest na plecach, a jedzenie jest jakby, wiesz, przed nim, nie? No bo ja zawsze mam, bo że tak powiem, bo wiesz, no dalej staram się żyć jak ludzie i mam jedzonko z domu, nie? Paprykarz szczeciński i pasztetową, przecież nie będę, wiesz. Wiadomix. Nie po to przyjechałem tutaj, żeby jeść te fasole i tosty. No nie, no gdzie tam? Dajcie spokój. No, ej, dobry plecak, Wojtek, dobra, no, muszę to zobaczyć. A oni myślisz, nie wiem, oni czy przepraszać, sklepy? Czy... Lifetime warranty. O! Nie przepraszać, absolutnie. Myślę, że to jest dobry strzał, dobra próba, żeby pójść w te strony i faktycznie aż wiesz co, aż dodam te wszystkie, dodam te nasze plecaki do tego. Plecak od Pawła, plecak od Wojtka. Dodam to do opisu odcinka po to, żeby po prostu każdy, kto chce, mógł zobaczyć i ocenić. I ja bardzo chętnie przyjmę też na przykład propozycje, jakie plecaki uważacie są dobre właśnie na 15-calowy komputer. Jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie. Zawsze. Nieprzemakalne. Nie, a właśnie, no, nieprzemakalne to też jest ważne, bo tutaj w Londynie czasami pada deszcz. Czasami? Okej. Okay. Czasami. I odporne na otarcie. Odporne na otarcie? Bo ja się lubię poucierać o ludzi w metrze. Nie rozumiem to. Tak, proszę nie oceniać, wiesz, nie znasz mnie oceniać. A czy masz już, bardzo długi płaszcz? W którym chodzisz? Mam już bardzo, tak i ostatnio mi się kończyła też bielizna, więc właściwie jedziemy w dobrą stronę. No, bardzo dobrze. No dobrze, Paweł Orzechu, to z tymi plecakami cię zostawiam i naszych słuchaczy też zostawiam na tydzień tylko, bo wracamy za tydzień. Tak, wracamy już za tydzień, w przyszłym odcinku będziemy rozmawiać o pierogach, o walce z głodem. Jak przeżyć w Londynie na jednym paprykarzu szczecińskim. Tak. I będzie, też będziemy rozmawiać o tym, jak to, czy da się w Londynie przeżyć za 1500. Dobrze. Więc, tak. Czekam. Dokładnie. Pozdrawiam cię, Wojtek, i usłyszymy się za tydzień. Dokładnie. Tak jest. Dokładnie się za tydzień. Pa. Siema. Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.